Cześć wszystkim, dzisiaj testujemy Ssangyonga Rodiusa. Zaczniemy typowo, ponieważ jest to jedno z mniejszych w tej chwili aut 7-osobowych i w 7 osób spokojnie możemy sobie pojechać w terenie, więc przełączamy się na 4 napędy, mamy 4 napędy automatyczne i blokowane i jakakolwiek wycieczka, gdziekolwiek tym autem jest bardzo przyjemna. Jakikolwiek podjeździk. Jedziemy spokojnie. Oczywiście automat, więc zabiera się spokojnie 7 osób. Dosłownie w każdy niemalże teren. Kontynuujemy test właśnie w mieście, czyli takie drugi żywioł tego samochodu, ponieważ jest to wielki van, chyba jeden z największych w tej chwili vanów, które są na polskim rynku, i zaczęliśmy go na poligonie, a kontynuujemy w mieście i zaczniemy od razu już od paru danych technicznych, dlaczego tak dobrze ten samochód sobie na przykład poradził właśnie na poligonie, czyli między innymi możemy zacząć od jego silnika, a w naszym egzemplarzu jest to silnik diesla i tak naprawdę do wyboru jest tylko jeszcze diesel, 2,2 pojemności, 178 koni i przekładnia automatyczna. Wersja Safir 125 000, ale dołożony jest automacik 7-biegowy. Tutaj nie oszukujmy się, jest to automat Mercedesa oraz silnik też na pewno ma wiele wspólnego z Mercedesem, mimo że Ssangyong twierdzi inaczej. Oraz napęd na 4 koła za 10 000 i skrzynia za 11 000, więc dokładnie nasz egzemplarz jest to 146 000 złotych. I co otrzymujemy w tym Ssangyongu za tą kwotę? Za tą kwotę otrzymujemy właśnie wielki samochód z 7 pełnowartościowymi skórzanymi fotelami, gdzie spokojnie, włączając sobie jeszcze tylne oświetlenie, mieści się naprawdę 7 osób i naprawdę to sobie się mieszczą. To zobaczcie, spotkaliśmy 6 zupełnie przypadkowych osób, które w sposób zupełnie obiektywny wypowiedziały się właśnie o Ssangyongu Rodiusie i o tym, co oni uważają mniej więcej pod kątem komfortu wnętrza. Co tu mamy? Podokietniki? Jakieś regulacje? Co się tu mogę... Weź kolano. O, jest trochę lepiej. Kurde. Nie dwóch wysali, no. No, jest petarda. No i nawet mam podokietniki teraz. Teraz jest bardzo wygodny. Ułożono w wymownej pozycji trochę. Jest okej. Okay. No tak do Chorwacji można było jechać, nie? Zimny brawary. Są kapchodery. Możesz to z Patryk pogłaskać. Tak. Łysy głowy. Tak. To szmatkę trzeba i tak... Polerka. Dajmy jakiś nawet regulacja. Tutaj też, jak niczym w jakimś Jelczu. To o, w samolocie, sorry, nie wiesz. To się możemy dowiać. W Jelczu nie ma regulacji. Tam przez szyby przewiela. Tak. No i tyle, nie? No i miejsce jest w ciul. Jest jeszcze wersja 11-osobowa. Teraz zaprosimy 3 inne osoby, żeby się obiektywnie powiedziały innym okiem. A teraz 3 kompletnie inne osoby. Jak ci się podoba, Krystian? Bardzo wygodnie. Dużo miejsca, ma podokietnik, stopę kolegi. Wszystko jak należy. A Andrzej, jak tu? Jestem pod wrażeniem. I tutaj Tadeusz również uważam, że jest ok. Więc... Gdzieś nie umierać. Akceptujemy go. Jak dałbyś cenę jak Tyczkiewicz? Jest bezcenny.
Dla mnie od 1 do 10, 11. No i tutaj też 11. 2011. Tak. Mniej więcej taką epokę prezentuje sobą Sangyong w środku. Jest tutaj skórzano, sangyongowo i jest... Przyciemniany pasek na szybie. Jest nawet ładowarka od USB. Ta jest pasek na szybie. Silnik, jeżeli chodzi o jego osiągi, wydaje się dużo lepsze niż na papierze, ponieważ jak wciśniemy gaz, on brzmi dieslem, on jedzie, naprawdę tu zapas momentu obrotowego jest potężny i te niespełna 180 koni bardzo sprawnie napędza to nadwozie, a podkreślmy, auto nie jest lekkie, ponieważ samochód waży 2200, chyba dokładnie 80 kg i nie jest to mało, ale jest to naprawdę w pełni wartościowy samochód terenowy, w terenie spisuje się bardzo dobrze, chociażby dlatego, że mamy tutaj prawdziwy napęd na 4 koła, blokowany. Mamy spory prześwit, 20 cm, co naprawdę sprawia, że w terenie spokojnie to sobie dobrze radzi. Takie parametry jeszcze jak kąt rampowy 19 stopni, kąt zejścia 18,6, kąt natarcia 19,4 i rozstaw osi równe 3 metry. To sprawia, że ten samochód przy swojej długości, a krótki nie jest, ponieważ ma 5130 mm. No, przysporzy Wam trochę problemu, jeżeli chodzi o parkowanie w centrach handlowych. Wzrostu ma niecały 1,90 m, więc również jakieś pasaże, nie pasaże, inne galerie. Wjeżdżamy, ale z delikatnym deszczykiem emocji, co z tego wyjdzie, a wychodzi mu to bardzo fajnie, bo mieścimy się, antenka również się mieści, więc samochód spokojnie do galerii się mieści, aczkolwiek parkowanie nim w galeriach nie należy do szczególnie przyjemnych, jest dosyć stresujące. Zacznijmy też trochę o wnętrzu, ponieważ to wnętrze, do kogo adresuje Sangyonga? I znowu, o ile na przykład najnowszy Rexton naprawdę goni spokojnie stawki europejskie i spokojnie dorównuje liderom, jeżeli chodzi o europejskie SUV-y bądź właśnie takie samochody już nazwijmy terenowe, ponieważ Rexton również jest samochodem opartym na ramie, samochodem terenowym, nazwijmy to wprost, nie jest jakimś crossoverem. A właśnie w Rodiusie, pierwszy Rodius, prawie jak Multipla, był jednym z najbrzydszych aut na świecie, co również podkreślał Clarkson. Nasz egzemplarz jest już naprawdę po lifcie i uważam, że ten samochód może się podobać. W Azji tych samochodów jeździ bardzo dużo, jest to koreańska produkcja i ten samochód jest również z Korei. Tam są produkowane wszystkie Sangyongi. Ale właśnie jak ktoś potrzebuje z Was w 7 osób wygodnie podróżować, podróżować przede wszystkim w każdych warunkach, ciekawa opcja. Dalej, mamy tutaj bardzo naprawdę przejrzyste, to wszystko jest proste, to wszystko jest naprawdę, to nie ma monitora, nie ma nawigacji, jest Bluetooth, są AUXy, są USB, są gniazdka, z tyłu ładowarka USB, tu jest również USB, grzane fotele, grzana kierownica, tutaj skóra jest skórą, to też jest jego potężna zaleta, ale to wszystko jest takie klasyczne, jeżeli ktoś z Was jest może zmęczony nowoczesną elektroniką, która jest w samochodach, czyli mamy w samochodach wszystko dotykowe, wszystko jest już mega, mega takie poniekąd przekombinowane i naszpikowane elektroniką, to ten samochód jest jeszcze samochodem, który jest autem z cyklu. Jest guzik, mamy napęd CD, mamy normalne radio, mamy nawet takie paski tutaj, podgrzewane są przednie wycieraczki. Także pod tym kątem, jeżeli chcecie też mieć auto z prawdziwym napędem, to wszystko właśnie otrzymacie w Rodiusie. Zbiornik paliwa 70 litrów i tutaj on starcza naprawdę na dosyć długo, bo auto nie jest szczególnie oszczędne. Ten samochód, którym jedziemy przy takim teście, tutaj patrzyłem na spalanie długoterminowe, a jest to samochód z parku prasowego warszawskiego, więc sądzę, że tam dziennikarze raczej go jakoś mocno nie oszczędzają. Spala średnio 12 litrów w mieście oraz dychę w trasie. I ja to mogę spokojnie powtórzyć, bo tyle pali. Tyle palił mi również w terenie. Zdarzyło mi się spalić około 13 litrów. Ale to był teren taki typowo pod sesję zdjęciową, typowo pod plan zdjęciowy, gdzie po prostu spadzaliśmy jego walory techniczne i jego właściwości, żeby spróbować go zakopać, co się nam nie udało. Wjechaliśmy w głęboką glinę, z tej gliny próbowaliśmy na taki troszeczkę podjazd wyższy podjechać z większym natarciem. Oczywiście jak to wygląda na nagraniu? Na nagraniu wygląda ten podjazd jakby był taki delikatny, ale wierzcie mi, że auto się przechylało mocno i było nam trochę ciepło w środku. I ten podjazd pokonał również bez problemu. To są zimóweczki Falkeny zamontowane i radzą sobie bez problemu z tym naprawdę ciężkim samochodem, z tymi rewelacyjnymi napędami. Jest to tak, że chcielibyście mieć Mercedesa z lat produkcji 2007, to właśnie to będzie to. To będzie ten Sangyong i jest to jego, uważam, duża pochwała. Jeżeli
chcemy doszukać się wad. W tym momencie na pewno nie znajdziemy, ponieważ nie każdy plastik jest idealnie miękki, nie każde tworzywo jest tak, jakbyście chcieli, ale weźcie pod uwagę, że Ssangyong w Korei uchodzi za samochody z tej klasy wyższej, a właściwie dostajecie komplet wyposażenia, macie nawiewy na wszystkie rzędy foteli, macie bardzo przejrzystą deskę rozdzielczą, tu również auto kierowane do rodziny, bo zobaczcie, na przykład tutaj na środku macie obrotomierz, prędkościomierz, paliwo, nie wiem po co komu wiedzieć, jakie mają paliwo, oraz ciecz chłodząca, wszystko jest skierowane do wszystkich. Ja mam tu taki zestaw wskaźników rodem z Renault Twingo, oczywiście to nie jest Twingo, to jest Ssangyonga, ale tak... Tak wygląda, to są podstawowe kontrolki, prędkościomierz, ekonomizer, który również też nie wiem po co jest, ale jest, pokazuje mi ciągle, tylko jak przypieszam, że pali 20 litrów. Średnie spalanie, taki tu właśnie przełącznik od komputera pokładowego. To też taki, nazwijmy to, klasyk. Nawiewy na tył, więc też tam możemy sobie spokojnie z tyłu tych ludzi docieplić. Grzana kierownica, co jest bardzo fajne w chłodne poranki i po prostu jest fajnym gadżetem. Skóra, która jest skórą, wielkie lustra schodzone elektrycznie, w których naprawdę widzicie pół świata i dobrze, bo te lusterka są bardzo potrzebne w tym wielkim samochodzie. Auto ma naprawdę fajny promień skrętu i spokojnie w mieście możemy tutaj, jak są miejsca parkingowe, robiłem taki krótki test, bo też te metry niewiele wszystkim mówią. Jeżeli wyjeżdżam z miejsca, za trzy miejsca w to miejsce wracam, więc trzy miejsca parkingowe są potrzebne, aby tym autem zawrócić, co jest wynikiem, uważam, przy tej długości ponad 5 metrów naprawdę dobrym. I ten Ssangyong mi się naprawdę podoba. Czekałem na Rodiusa, czekałem, aż nasz salon włocławski to auto dostanie od Warszawy i jak tylko przyjechał, to ja już czekałem na niego i mówię, kurde, dawajcie go pojeździmy. Jeździliśmy w siódemkę, jeździliśmy w szóstkę. W szóstkę w tym samochodzie jest zupełnie idealnie. Auto występuje również w opcji 9-osobowej i występuje o dziwo w opcji 11-osobowej, co tym bardziej mnie zdziwiło. To już na pewno na prawo jazdy kategorii D. Ale jest taka możliwość, że macie tutaj 11 komfortowych, a czy już ten czas mniej komfortowych, ale 11 foteli. Dalej mamy takie rzeczy jak czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. To wszystko to auto ma, więc ono ma tak naprawdę komplet wyposażenia tego, który możecie potrzebować. Również tutaj jest klima manualna, ale w wersji Safir, która to właśnie jest, jest klima automatyczna, więc tutaj nie wiem, dlaczego taki importer to skonfigurował. Ale jak patrzyłem po cennikach, tu powinien być już w tej wersji Safir automat. Auto daje naprawdę niesamowitą frajdę w terenie. Możecie odkrywać nieznane, możecie wjechać tam, gdzie się inni już zatrzymali. Wy się nie zatrzymujecie i to naprawdę daje duże, duże możliwości terenowe to auto i cieszy, ponieważ dojedziecie spokojnie na jakiś biwak, podpinając do niego hak. Sądzę, że bez problemu wymienicie jakąkolwiek przyczepę bądź wasz skuter wodny na plaży z jeziorka. Auto staje się niesamowicie uniwersalne. Pierwsze dwa hamowania byłem zdziwiony i hamowanie ze 100 również byłem zdziwiony. I te hamulce także dają sobie spokojnie radę w terenie. Ręczny, tak jak mówiłem, klasyczny ręczny, czyli właśnie wciskany, klasyczny dla Mercedesa, wciskany nogą, tak zwany już czwarty pedał, u nas jest automat, więc to jest trzeci pedał. Taki tutaj przełącznik Sport albo Winter przy skrzyni biegu. I wygoda. Wygoda w tym aucie to jest coś, co mi towarzyszy cały czas. Zagłówek regulowany też w tej płaszczyźnie, w której ja lubię, żeby był regulowany. Naprawdę, nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o mnie. Naprawdę, to auto dla części... To Ssangyongiem jest trochę tak, jak były z pierwszymi Ssangyongami. Kiedyś było tak coś jak Musso. Ssangyonga albo się kocha, albo się go nienawidzi. Kocha się go wtedy, kiedy go po prostu potrzebujecie. I jeżeli macie potrzebę przewożenia 7 osób w naprawdę komfortowych warunkach, robiłem też taki test porównawczy, tam gdzieś go wam podlinkuję, tu czy tu. Nigdy nie wiem, jak to jest, odwracając kamerę i przenosząc się na monitor, więc albo tu, albo tutaj podlinkuję wam test aut 7-osobowych. Cicho. I tam właśnie robiłem sobie, tam był co, tam był Kodiak, był Mitsubishi Outlander, był również Chevrolet Orlando i był też Volkswagen Caddy. To temu będzie najbliżej do Caddy'ego, ponieważ ma też prawdziwe 7 foteli. Jak mam go porównać właśnie do Mercedesów, to jest to tak trochę R-klasa, czyli też Mercedes, który nie jest szczególnie przepiękny i nie jest szczególnie popularny. Ale właśnie on tak jakby, on na pewno to są dwie różne konstrukcje. Ale najbliżej mu do właśnie takiego tego podwyższonego vana od Mercedesa. I podsumowując to auto, stwierdzam, że jest to ciekawy wypust i może mały z tych samochodów w Polsce, bo nawet szukałem też na polskim YouTubie
ludzi, którzy już faktycznie to auto testowali i nie znalazłem. To auto jest popularne w Rosji, jest popularne Hiszpania, czy nawet w Stanach, ponieważ to auto też tutaj jest takie mocno amerykańskie i ta amerykańskość też trochę się tu przejawnia. Duże cup holdery, duży podokietnik ze sporym schowkiem pod spodem. Wygodnie ci? Też ci wygodnie, więc widzę, że każdemu jest wygodnie. I spokojnie sobie zasiadamy w tylnym rzędzie foteli i tutaj dalej wszędzie jest wygodnie, więc to tak też taki był auto. Grand Voyager, to też tutaj tak jest blisko mu do Grand Voyagera, ponieważ jest to ogromny samochód i ma dużą ilość miejsca, więc dla mnie to auto wygrywa przede wszystkim w terenie, wygrywa swoimi walorami terenowymi oraz walorami rodzinnymi, więc dla aktywnej rodziny, która nie potrzebuje najnowszych nowinek technologicznych, bo nawet tu jest tempomat, ale nie jest aktywny, jest klima, ale nie automatyczna, wszystko jest, ale nie jest to wszystko najnowocześniejsze, z drugiej strony też może się będzie mniej, jest mniej do zepsucia się, także proste do utrzymania w czystości, duże powierzchnie skórzane, więc też łatwo czyścimy po dzieciakach. Siedmiosobowe, naprawdę rodzinne auto dla rodziny aktywnej, która chce gdzieś sobie pojechać pod namioty na jakieś nieznane i te nieznane właśnie sprawdzić. Mercedes ma Geländewagen klasę G. Ona się zmienia głównie we wnętrzu, z zewnątrz kosmetycznie. Dalej ma zawiasy na zewnątrz, dalej jest kwadratem, dalej ma okrągłe lampy, tylko że już teraz ma Big Sun, ona kiedyś miała zwykłe żarówy. I to auto jest takie też trochę, G sobie radzi świetnie w terenie i to auto jest takim właśnie odpowiedzią Ssangyonga na taką potrzebę europejskiego klienta, gdzie klient potrzebuje mieć ogromny samochód, potrzebuje mieć auto, które jest w pełni terenowe i potrzebuje mieć auto, które będzie naprawdę takim samochodem, który jest takim das-autem, czyli tutaj koreańskim das-autem, w którym wszystko jest takie siermiężne, toporne i macie pewność, że wam nic nie odpadnie, na przykład właśnie w terenie, bądź wjeżdżając na duży krawężnik. Jeżeli podobał wam się test, to... Łapka w górę. Aha! Jeśli podobał wam się test. Ja? Łapka w górę. Subskrybuj Skodziarza. Pozdro. Cześć.